Dzień dobry, witam Was z odcinka batatowego. W końcu, bo spadł deszcz, więc można działać. W tym odcinku będziemy przygotowywać stanowisko pod uprawę batata, czyli będziemy wyrównywać troszeczkę to stanowisko. To stanowisko jest po orce, więc teraz zostaje tylko i wyłącznie wyrównać to stanowisko, nawozić, sformować zagony z formownicą do zagonów, którą wspólnie my z tatą skonstruowaliśmy. Na te zagony wyłożyć czarną folię, pod spód jeszcze linie nawadniające. No i następny odcinek to już będzie tylko sadzenie batatów. Później będziemy działać jeszcze z innymi etapami uprawy. W tym roku uprawa batatów na podniesionym zagonie, na czarnej folii nie obyłaby się bez pomocy i bez współpracy z firmą Agrimpex, za co serdecznie dziękuję. Firma Agrimpex zgodziła się nawiązać ze mną współpracę na czarną folię biodegradowalną, którą wyłożę tutaj wzdłuż rzędów, tu mam 100-metrowe rzędy, w celu nagrzania, dogrzania tego zagonu, żeby bataty mogły lepiej podjąć wzrost po sadzeniu i żeby mogły po prostu efektywniej rosnąć. Temperatura ziemi na 20 cm dobrze, żeby miała około 17 stopni. Dlatego bardzo ważne jest, jeśli mamy jakieś cięższe ziemie, takie zlewne, które się długo nagrzewają, żeby je przykryć ciemną folią, po to, żeby szybciej, na przykład tydzień przed sadzeniem, nagrzać tę ziemię, żeby później można było sobie te 20 cm odkopać, włożyć jakiś czujnik temperatury i żeby temperatura była w okolicy 17 stopni. Odcinek z przygotowania składników pokarmowych pod to stanowisko na bataty będzie osobnym odcinkiem. Tutaj będę skupiał się tylko i wyłącznie na uprawie gleby pod kątem przygotowania do sformowania zagonu. Poopowiadam, popokazuję niektóre aspekty z konstruowania tej formownicy do zagonów, bo to żeśmy robili sami. Z odpadów zrobienia tuneli nam po prostu zostały trochę złomku i żeśmy sobie pokonstruowali z tatą. Więc będziemy robić tutaj próbę. Znaczy próba to już właściwie była. Będziemy formować zagony, od razu rozkładać linię nawadniającą na zagonie, od razu przykrywać to wszystko czarną folią. Zobaczymy w tym odcinku, jak nam to wyjdzie. I we współpracy z firmą Agrimpex na tym stanowisku w zagony będzie rozłożona metrowa, jeśli chodzi o szerokość, czarna folia biodegradowalna. Ta folia po sezonie zniknie. Zapraszam do oglądania. Maszyna już na stanowisku, także kultywator wzruszy ziemię, przemiesza nawozy. Wał strunowy doprawi pole, to znaczy rozkruszy jakieś większe granulki, troszeczkę wyrówna i jedziemy. Kompletnie za wysoko łapały zęby, prawie nic nie robiły. Wał strunowy był rozkręcony niżej. Żeby to teraz skręcić, to tak było ciężko, że zdecydowałem się oprzeć to na jakichś pinkach. I wtedy jak kultywator dociska, a śruba ma się skręcić, żeby troszeczkę podnieść maszynę, to naturalnie mi to wszystko pomagało i wtedy już ręką elegancko sobie kręciłem, także w rolnictwie często sposobem. Podejście numer dwa tutaj, bo to tylko delikatnie tam podrapało, a ja chcę, żeby te nawozy się przemieszały nawet na 20 cm i wtedy będę wiedział, że nie będzie w tej górnej warstwie zbyt dużego zasolenia. Nawozu było tu dane naprawdę dobrze, więc dobrze jest to teraz głęboko przemieszać. Także jedziemy tu jeszcze raz i sprawdzę, czy podniesiony wał strunowy robi robotę i bierze troszeczkę agresywniej. Tak mamy zrobione, wyrównane pole z obserwatorem po drodze, także sama natura, można powiedzieć. Gościu tu przy okazji sprawdza, czy mamy tutaj szkodniki. Jakby były jakieś, to od razu by larwę chętnie skubnął. Gdzieś się rozgląda, ale nie widzę, żeby jakoś bardzo chętnie i bardzo często się schylał. Także dobra nasza, że tak powiem. Zobaczcie, jak jest wyrównane pole. No, ile mogłem, to zrobiłem, tylko że troszeczkę chyba wyidealizowałem tę maszynę. Ona na pewno nie robiła na 20 cm, bo jest po prostu zbyt delikatna. Także, maszyna, która by zrobiła, to jest ta maszyna, która posiadała ten element, który ja wyciągnąłem. To tym kultywatorem to bym na pewno zrobił głębiej. A tymi to wiecie, to jest fajne, ale do doprawienia gleby. Do wymieszania, ale niezbyt głębokiego. Także czy 20 cm tutaj było? No ja bym polemizował, także może się troszeczkę rozpędziłem z tymi 20 przy mieszaniu. Przymiarki folii. Obsypnik. Wejdzie w ramę? Tak jak teraz u mnie, tak. Podnieś tam, dziabka wystaje? Tak. No kłaś. Do mnie może iść? No u mnie ma ile? Z 2,5 cm. Musimy tę rurkę znaleźć, tak nie może być. Testy ze wzruszaniem ziemi po zewnętrznej przed formownicą. Opuść maszynę!
próbny przejazd bez dociążenia, taki średni wyszedł, nie doformowało. Ale już próbny przejazd z dociążeniem, takim no powiedzmy 70-kilowym, bardzo ładnie zrobił i więcej właściwie od życia chcieć nie będziemy. Zobacz, ładnie zrobione, tutaj ręką da radę to wszystko wsadzić, nie jest to jakoś mocno ubite, także bez problemu, fajnie, ale to jest nie w tym miejscu. To był taki przejazd, wiesz, bez niszczenia struktury tamtego gotowego stanowiska. To jest taki przejazd próbny. I teraz akcja wygląda tak. Wejście do tej formownicy jest troszeczkę szersze, dodatkowo boki są wzruszone przez takie zęby. Dalej formownica się troszeczkę zwęża i troszeczkę idzie w dół, więc mamy gotowy tutaj zagonik zrobiony. Tutaj mamy już wyciągnięty drip, T-tape, czyli linię nawadniającą. Ważne, żeby ona wychodziła dokładnie tak, żeby było emiterem w górę, chociaż nie wiem, czy to ma aż takie duże znaczenie, ale jak już mogę to jakoś wybrać, to idealnie, żeby to było w górę, żeby nie było odwrócone do ziemi, bo będzie podobno robić dołki w ziemi. Następnie T-tape sobie przejdzie tutaj, żeby był w jednym miejscu i żeby zawsze na zagonie był mniej więcej w połowie, a nie tak jak akurat się będzie rozwijać z rolki, bo z rolki się będzie rozwijać tak od prawej do lewej. Następnie tu mamy naszą wspaniałą folię od Agrimpexu, folia biodegradowalna czarna. O. Te folie przekładamy sobie przez ten ruchomy tutaj wałek. Ten wałek będzie pilnował, żeby folia nie latała, tylko żeby układała się już bezpośrednio na sformowanym zagonie. Następnie mamy tutaj takie dwa koła po prawej i po lewej. Te koła muszą minimalnie być skierowane do środka zagonu po to, żeby naciskały na tę folię, ją tutaj przybijały. I z tyłu mamy już blaszkę, która nam troszeczkę nasypie ziemi na bok folii, żeby nie odleciała z wiatrem. I będziemy mieli w ten sposób przygotowany zagon do sadzenia batata. Tutaj będziemy sobie pierwszy rządek robić obok łubinu. I będę puszczał sznurek 100-metrowy, bo traktorem to mi się nigdy nie uda jakoś w miarę prosto przejechać, a traktorem to zawsze jakoś po sznurku, że będę jeździł jak najbliżej kołem sznurka, żeby to w miarę prosto zrobić. Następne rzędy już bez sznurka, bo będę po prostu jeździł w śladach przy traktorze. Dobra. Dobra. Opuszczaj. Trzeba będzie poprawić tę blaszkę, bo nie dosypuje. Pięknie idzie, ale nie dosypuje. Albo niżej, albo większy kąt. Z tamtej strony ładnie sypało, fajnie przykryło. Mamy przykryte ze 3-4 cm. Dobra, do przodu. Idzie ładnie, idzie, idzie, dobrze. Ja rączką blokuję. Tu nie dosypuję, bo muszę poprawić. O. O. To znaczy, że ojciec jechał jak mistrz świata. No, ten lewy to ja jechałem. Ale przecież krzywo nie urosną. No kurczę, no może i krzywo, no. No nic, no, sznurek i trzeci rząd robić od sznurka, a nie od mojego przejazdu. Ale sformowało pięknie. Pierwszy przejazd były poprawki, a drugi przejazd pięknie. I równy. Na środku był problem, bo był rowek. Teraz nie ma rowka. Taśma na środku, gdzieś tutaj czuję, że jest, chyba tu, i jest pięknie. No, jakoś to idzie. Teraz jedziemy po śladzie od próby na sucho. Można było to jakoś kultywatorem zjechać, ale robimy próbę, czy się tak uda. Formownica sprawdza się. Dziewięć rzędów zrobionych. Zostaje folia na 10, ale to sobie zostawiam, jakby udało mi się dostać jakiegoś drona i zrobić jakieś ujęcie z góry. No pięknie to wygląda, z wyłączeniem tego drugiego rzędu, który przejechałem nie za ładnie, i trzeci trzeba było od sznurka robić koniecznie, znowu. Pięknie, pięknie wyszło. Wiadomo, gdzie nie gdzie, bo to nasza prototypowa formownica. Gdzie nie gdzie, dosłownie na
odcinku 50 cm trzeba będzie przejść i coś tam sypnąć. Ale tak to, no jest elegancko tego.